To jest program pod medycznym patronatem Szpitala Miejskiego nr 4. Ja nazywam się Anna Ginał i zapraszam na rozmowę o chorobach, których nie widać. Do studia zaprosiłam Justynę Sorokę, psychologa, która na co dzień pracuje z pacjentami Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy faktycznie to jest tak, że choroby niewidzialne społecznie to jest duży problem? Myślę, że bardzo duży problem, ponieważ widzimy to my, nie widzą to inni, tak? I często słyszymy, o czym ty w ogóle mówisz, przecież jest dobrze, nic się przecież nie stało, na co ty chorujesz, przecież dobrze sobie z tym radzisz. No właśnie, bo to są takie sytuacje, kiedy mamy do czynienia z chorobą, której nasze otoczenie nie dostrzega na pierwszy rzut oka, prawda? O czym my w ogóle mówimy? Czy to jest wyłącznie, nie wiem, depresja, czy coś więcej? Myślę, że nie tylko depresja, tak, ale osoby na przykład z wrzodziejącym zapaleniem jelita też są osobami, gdzie tego nie widać, tak, a borykają się z różnymi właśnie takimi sytuacjami nieprzyjemnymi dla nich. Czy na przykład pacjenci czy osoby, które chorują na nietolerancję laktozy, tak? To tak samo męczą się z tym, nie idą do restauracji i tak naprawdę nie proszą tylko i wyłącznie o mleko bez laktozy, bo tak naprawdę ta laktoza jest wszędzie. I to są takie sytuacje, które strasznie mocno potrafią to nasze życie społeczne wydrążyć wręcz, prawda? I tak sprawić, że czasami to już chyba nam się w ogóle nie chce komukolwiek tłumaczyć, że my jednak jesteśmy chorzy, a to, że tego nie widać na pierwszy rzut oka, nie znaczy, że jesteśmy okazami zdrowia. Dokładnie. Często tacy pacjenci sami nie wiedzą, jak się mają zachować wśród swoich bliskich, wśród rodziny, znajomych i tak naprawdę, tak jak właśnie powiedziałaś, że przestają się odzywać, przestają o tym mówić, a myślę, że to jest właśnie błąd, bo powinni uświadamiać też inne osoby, żeby byli bardziej wyczuleni na choroby, na to, że może warto pomóc, może warto też zapytać się, tak, jak się ta osoba czuje, a nie traktować go jak osobę, która jest w 100% zdrowa. I dobrnęłyśmy do takiego bardzo trudnego punktu, czyli do tej społecznej izolacji, tak? W momencie, w którym mamy niepomyślną dla nas diagnozę, mamy sytuację, w której walczymy z tą chorobą, jak tylko się da, możemy hamować jej rozwój, możemy ograniczać objawy, ale pełnego, stuprocentowego wyleczenia raczej nie ma co oczekiwać i my tego już nie zmienimy, to już po prostu z nami zostanie. Dokładnie, to są choroby przewlekłe tak naprawdę, tak, że jak słyszymy diagnozę, obojętnie w jakim wieku, no to borykamy się w zasadzie do końca życia, tak, i nie poprawia nam się, wręcz przeciwnie, czasem pogarsza nam się, na przykład jeśli chodzi o pacjentów z problemami jelit, no to na przykład kończy się stomią, tak, czyli tak naprawdę prowadzi to do nie polepszenia sytuacji, ale do tego, że muszą lekarze wyłonić stomię, tak, i to jest też trudne dla tych pacjentów, a ludzie tak naprawdę też tej stomii na przykład nie widzą, tak, bo to jest stomia, no, zakrywają, ubierają bluzki, więc to jest coś dla ludzi niewidoczne, a nikt nie patrzy na to, co ta osoba tak naprawdę przeżywa, z czym się musi borykać każdego dnia i w każdej sytuacji w zasadzie. Czytałam kiedyś bloga takiego pacjenta, który dzielił się z internautami swoimi przeżyciami dotyczącymi diagnozy, która jego dotknęła, a mianowicie chodziło o cukrzycę. O cukrzycę typu drugiego. Chłopak w sile wieku, aktywny do tej pory bardzo mocno, nagle się spotkał z takim wręcz ostracyzmem, no zachorowałeś, bo pewnie za dużo jadłeś słodyczy. No tak, no właśnie, jak na tego pacjenta to działa, nie? Myślę, że na pewno nie powoduje to radości u takich pacjentów, wręcz przeciwnie. Nie jest też tak, że osoba, która je dużo słodyczy, to choruje na cukrzycę, tak? Bo to... No, nie ma prawa, nie jestem lekarzem, natomiast myślę, że nie są to tylko takie przypadki, wręcz przeciwnie, są to też, jest to też choroba genetyczna na przykład, tak, ale właśnie osoba z cukrzycą, no też nie ma łatwo, nie, bo za każdym razem musi mierzyć cukier, po zjedzeniu tak samo, tak, też musi uważać, co je, więc myślę sobie, że ona się też boryka sama z sobą z takim problemem, no i też czasem jest wstyd po prostu wyciągnąć w restauracji aparat do mierzenia cukru i po prostu zmierzyć ten cukier.
No tak, bo wszyscy znajomi będą patrzeć, a co ty w ogóle robisz? O rany boskie, krew. Tak? Dokładnie, jeszcze ta krew jest widoczna, nie? Bo ta kropelka musi tak naprawdę napłynąć na ten aparat, żeby ten cukier zmierzyć. I się zaczyna, więc to jest tak, że pacjenci, którzy mają tego typu choroby na swoim koncie, tak to nazwijmy, dotyka ich taka wręcz społeczna, jakaś taka, no nie wiem, czasami chyba niechęć też, prawda? No bo, o Boże, jak ty z tym żyjesz? Dokładnie. Nie jest to fajne, jak tak słyszymy od osób bliskich, jak ty z tym żyjesz. No, normalnie żyję, muszę się do tego zaadoptować, tak? Ale tak samo właśnie przypomina mi się sytuacja mojej pacjentki, która boryka się z depresją, tak? Która jest też niewidzialna, a tak naprawdę nie mamy pojęcia, z czym ona się mierzy każdego dnia. I tak naprawdę mając rodzinę, bo ona akurat ma męża, wychodzi na imprezy, wychodzi do pracy i ona się mobilizuje, ale po pracy nie jest w stanie tak naprawdę funkcjonować, czyli przebiera się i tak naprawdę chce być sama, bo nie radzi sobie z tą sytuacją, tak? I często właśnie też słyszę od znajomych, no tak, no ale jak ty masz depresję? No przecież ty funkcjonujesz, ty wręcz na imprezach to jesteś duszą towarzystwa, tak? No tak, tylko ona chwilowo się motywuje, mobilizuje i wszyscy dookoła zupełnie ją inaczej odbierają, mimo tego, że wiedzą, że się boryka z tą depresją. A czy to nie jest czasami też tak, że takie osoby dotknięte tymi chorobami społecznie niewidzialnymi określane są również mianem, nie wiem, hipochondryków, że oni... Co opowiadasz w ogóle? Gdzie jaka choroba? Oczywiście. Myślę, że często tak też mówimy, nie? Że przecież jej nie widać, no to czym ty się stresujesz, tak? No przestań, no przecież funkcjonujesz normalnie, chodzisz na imprezy, chodzisz do pracy, tak? Ale nie wiemy, co ta osoba właśnie przeżywa, z czym się boryka. I myślę sobie, że to jest właśnie odmienna sytuacja, jak choroba przewlekła, na przykład atypowe zapalenie skóry, czy łuszczyca, którą widać, tak? Bo to my wtedy widzimy i mówimy, no dobra, no ale przecież no nic takiego nie jest, no trochę jesteś czerwona, trochę faktycznie masz tej łuszczycy, no ale przecież funkcjonujesz, to, no z niczym się nie musisz mierzyć, no wiemy, że masz, tak? I takie zdanie też tym pacjentom tak naprawdę nie pomaga, no bo jest to tak naprawdę zaniżenie swojego poczucia własnej wartości, my tego też nie akceptujemy. Ale no właśnie, co mamy z tym zrobić, nie? Czy to jest przypadkiem tak, że mamy o tym mówić, że źle się czujemy, czy wycofać się i zaakceptować, że ktoś nam mówi, no to nie jest przecież problem, a tak naprawdę w duchu sobie myśli, no okej, no mogłaby coś zrobić, nie? Mogłaby posmarować to jakąś maścią, mogłaby pójść do innego specjalisty i też tego nie rozumieją osoby ani bliskie i też społeczeństwo no, nie rozumie po prostu tego, a my z taką chorobą borykające się, no to też nie wiemy, jak sobie z tym mamy poradzić. No właśnie, bo jeżeli jest osoba, która ma te zmiany skórne, bo dobrnęłyśmy do tematu bardzo chyba ważnego, czyli właśnie sytuacji, w której ta choroba staje się widzialna, ale tylko w pewnym aspekcie, tak? Czyli na przykład zmiany skórne, tak? I takie reakcje typu, o Boże, co tobie się stało? Dokładnie. Pamiętam też taką pacjentkę, która choruje na łuszczycę i przyszła do mnie do gabinetu i właśnie mówi, że nie jest w stanie sobie z tym poradzić, tak? Bo jak idzie na basen, no to wszyscy się na nią patrzą. No nie jest w stanie tak naprawdę przejść obok tego obojętnie, no bo zaczyna się zastanawiać, faktycznie to chyba tak widać i wszyscy na mnie spoglądają, wszyscy będą ode mnie uciekać, no bo pewnie pomyślą, że się zarażą, tak? Taka osoba no właśnie nie dojrze, boryka się z tym, że sama siebie nie akceptuje, jest to dla niej uciążliwe, męczące, też musi smarować, to tak musi o to dbać, musi też chodzić do lekarzy, a tutaj jeszcze musi zmierzyć się z opinią ludzi, na przykład na basenie, tak jak powiedziałam w przykładzie tej pacjentki. I to są takie też sytuacje, kiedy kłania się brak edukacji, prawda? No bo jeżeli byśmy się chociaż troszeczkę dowiedzieli o tej chorobie, to byśmy wiedzieli, że nie jest to choroba zaraźliwa.
No tak, tylko nam czasem jest trudno, tak, czytać o tych chorobach. Wiemy, okej, okay, łuszczyca, coś o tym wiemy, wiemy o cukrzycy, wiemy o różnych, wiemy z czym to się je, tak bym kolokwialnie powiedziała. Natomiast nie chce nam się po prostu czytać. Po co, tak? No wiemy, patrząc na inne osoby, które się z tą chorobą borykają. Natomiast myślę sobie, że pacjenci, którzy taką chorobę mają, też często to ukrywają, często też o tym nie mówią, wolą to przemilczeć, wolą to jakoś zamaskować, zatuszować, a myślę sobie, że gdyby takie osoby zaczęły o tym też głośno mówić, może byłoby łatwiej i może społeczeństwo nie byłoby tak obojętne i nie wyśmiewałoby się z tych osób. Myślę, że w wielu aspektach, jeżeli chodzi o choroby społecznie niewidzialne, tak, czyli niedostrzegalne dla otoczenia osoby chorej, ma znaczenie podejście jednej i drugiej strony. Czyli to, że my będziemy bardziej tolerancyjni, bardziej otwarci, bardziej wyrozumiali i bardziej chyba też nastawieni na słuchanie, na odbiór tego, co czuje ta osoba dotknięta już tą chorobą, bo jej już nie trzeba dokładać. Ona ma już ten swój bagaż wyjątkowo ciężki. Dokładnie, to jest na pewno trudne, tak? I myślę sobie, że taki pacjent, taka osoba, no właśnie też nie jest w stanie czasem o tym mówić, bo to by było najprościej, tak? Powiedzieć, słuchajcie, ja leczę się na taką i na taką chorobę, wiąże się to z takimi konsekwencjami, natomiast takie osoby też czasem wstydzą się po prostu o tym mówić, tak? Wstydzą się przyznać do tej choroby i myślę, że to też z tego wynika, tak? Że to zależy od osoby, od nas tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie o tym mówić, czy nie, ale tak naprawdę społeczeństwo fajnie by było, jakby też się doedukowało, jeśli mają w pracy koleżankę, kolegę z czymś, z czym wiedzą, że ta osoba się boryka, no to może faktycznie warto się nawet kogoś znajomego dopytać, czy wie coś o tej chorobie, czy w dobie internetu przecież żyjemy, to mogą jak najbardziej wpisać sobie w wyszukiwarkę i cokolwiek się dowiedzieć, ale żeby nie było to przykrością dla tej osoby, która się z tym mierzy. No właśnie, bo chyba my jako przedstawiciele tego otoczenia też czasami boimy się, jejku, ja może ja coś palnę i po prostu będzie tej osobie bardzo, bardzo, bardzo przykro i jeszcze po prostu doleję benzyny do ognia, prawda? No, no tak, tylko czy ta osoba właśnie tego oczekuje, nie? Żebyśmy milczeli, żebyśmy udawali, że no, nic się takiego nie dzieje, tak? Myślę, że osoba, która się boryka z tą chorobą, bardziej byłaby wdzięczna, jakby taka koleżanka czy kolega z pracy jej powiedział, słuchaj, no wiem, że się z tym męczysz, jak będziesz coś potrzebował, no to może po prostu powiedz, tak? Bo ja nie wiem, jak się mam zachować, tak? Może trzeba właśnie też powiedzieć wprost. Świetne podsumowanie to będą słowa, które właśnie przypomniałam sobie przed naszą rozmową, słowa tego cukrzyka blogera, o którym wspominałam, który napisał w mediach społecznościowych takie przesłanie do swoich znajomych i napisał, słuchajcie, ja dalej jestem bardzo zainteresowany tym, żeby wyjść z wami do kina, ja dalej jestem zainteresowany tym, że jeżeli wiecie, że jest gdzieś jakaś, nie wiem, promocja w jakimś sklepie, to napiszcie do mnie o tym, ja chętnie dalej będę się tym interesował. To, że jestem chory, nie oznacza, że to mnie już przestało w jakiś sposób dotyczyć. Interesuje mnie to samo, co interesowało mnie przed chorobą. I on to zamanifestował. Dokładnie, tym bardziej, że to nie są też choroby zakaźne, tak? Którymi faktycznie możemy się zarazić. To są choroby przewlekłe, z którymi musimy normalnie funkcjonować. Te osoby normalnie chodzą do pracy, normalnie mają rodziny, normalnie mają swoje zainteresowania, więc myślę sobie, że fajnie nie wykluczać tych osób z grupy. Podsumowanie naszej rozmowy, myślę, że takie dwa magiczne słowa, społeczna wrażliwość. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Justyna Soroka, psycholog ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.